W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że bohater może doświadczać wielu trudności. Takie przeszkody mogą mu utrudniać osiąganie celów i realizację potrzeb. Decyzje, które musi podjąć, żeby się z nimi uporać, i to, jak się zmienia w trakcie, opisujemy jako zmienne koleje losu. Po co nam taki wykres? Kiedy tworzę, myślę o postaci, trudnościach i celach, które bohater chce zrealizować, ale najpierw musi pokonać przeszkody. To one sprawiają, że postać staje się sobą, przechodząc przez trudny cykl zmian, i to odzwierciedla ten piękny wykres. Jeśli przyjrzysz się dokładnie postaciom z filmów czy książek, bohaterowie często na początku nie są jeszcze ukształtowani, ale w trakcie swojej podróży nabierają kształtów, i na końcu są już zupełnie inni. Są lepszą wersją siebie. To by się nie udało, gdyby nie wyzwania po drodze i ten rodzaj presji, która sprawia, że stają się lepsi. Gdyby nie trudności, bohater byłby po prostu dość nudną postacią, nic by się nie działo. A taka przeszkoda pozwala mu ruszyć z miejsca, aż trafi na najtrudniejszy moment w życiu. I to jest właśnie kulminacja, punkt zwrotny, który pozwala bohaterowi zakończyć swoją przemianę. Dlatego bez trudności koleje losu nie byłyby wcale ciekawe. W I Nie Ma Mocnych jest bardzo wyraźna zewnętrzna przeszkoda, omnidroid. Syndrom zaprasza Boba na swoją wyspę i mówi: oto prawdziwe wyzwanie, droid. Zobaczmy, jak sobie z nim poradzisz. Walka jest zacięta, naprawdę niewiele brakowało. Bob pokonuje omnidroida w tym pierwszym starciu. Wiele ryzykuje, ale w końcu wygrywa. Czuje się zwycięzcą, jest dobrze, ale jako widzowie doskonale wiemy, że to nie koniec. Następne spotkanie wygrywa omnidroid, a Bob zostaje uwięziony. I wtedy zdajemy sobie sprawę, że z takim przeciwnikiem nie ma żartów, ale też jest cenną nauczką. Bob musi zrozumieć, że to rodzina jest jego ostoją i to dzięki niej staje się bohaterem. Więc na końcu filmu, gdy omnidroid wraca, rodzina Supersów się jednoczy i pojawia się wątpliwość, czy jako rodzina są na tyle silni, żeby pokonać zło. Oczywiście odpowiedź brzmi tak. Są fantastycznym zespołem, w końcu to I Nie Ma Mocni. Kto mógłby ich pokonać? Aż do drugiej części I Nie Ma Mocni 2. Wszystkie historie ilustrują jakąś przemianę i to nas tak bardzo wciąga, jak zmienia się bohater albo jak bohater zmienia świat. Czasem same postacie nie zmieniają się tak bardzo, ale dzięki nim zmienia się świat wokół. I to jest równie interesujące. Trudnością, jakiej doświadcza postać, jak radosna w głowie się nie mieści, jest oczekiwanie ciągłego szczęścia u Riley. A co, jeśli wpadnie do otchłani zapomnienia? To jest główny dylemat w filmie. Uczucie radości nie będzie dostępne dla Riley już na zawsze, bo utknie w otchłani zapomnienia. I wtedy odtwarza wspomnienie Riley, kiedy było jej trudno. A kiedy zrobi to ponownie, zrozumie, że jedynym sposobem budowania szczęścia Riley jest przejście wcześniej przez fazę smutku. Dzięki temu wie już, czego jej potrzeba. Riley potrzebuje smutku i to jest punkt zwrotny. Radosna poruszy niebo i ziemię, żeby tylko smutna wróciła z powrotem do centrali. To staje się nadrzędnym celem. Zdaje sobie sprawę, że Riley dużo lepiej sobie radzi, doświadczając smutku, strachu czy odrazy i wszystkich innych emocji, bo dopiero one sprawiają, że Riley odczuwa szczęście. Kiedy oglądamy filmy, w których bohaterowie dostają to, czego chcą, bez żadnego wysiłku, to pachnie ściemą. Tak naprawdę wiemy, że bohater na to nie zasłużył. Chcemy, żeby nasze postacie zapracowały sobie na sukces, bo takie jest życie. Nie szanujemy tego, co przychodzi nam bez wysiłku. Zmienne koleje losu bohatera określają zmianę lub przemianę, jaką obserwujemy od początku historii aż do jej zakończenia. W następnym odcinku zajmiemy się strukturą opowieści, ale w tym ćwiczeniu będziesz mógł zbadać koleje losu bohaterów ulubionych filmów i zastanowić się, jak zbudować taką podróż dla swoich własnych postaci.